Witam wszystkich. W tym krótkim nagraniu chciałem podać trzy główne przyczyny, dla których coraz więcej ludzi cierpi na bóle kręgosłupa. Problem bólów kręgosłupa staje się wręcz epidemią. Coraz więcej młodych ludzi cierpi na bóle kręgosłupa, co 20, 30, 40 lat temu nie miało jeszcze miejsca. Pytanie dlaczego? Myślę, że pierwszym powodem, dla którego coraz więcej ludzi jednak odczuwa bóle w kręgosłupie, to jest fakt, że ruszamy się coraz mniej. Zmniejszona ilość wysiłku fizycznego, ruchu, aktywności negatywnie wpływa na stawy, mięśnie kręgosłupa, powoduje ich przeciążenie, zaburzenia elastyczności, co z kolei prowadzi do zmian zwyrodnieniowych w przyszłości. Dlatego zachęcam, 2-3 razy w tygodniu koniecznie ruszajcie się, pójdźcie na spacer, pójdźcie popływać, rower, siłownia, może być to cokolwiek. Ważne, żeby, szczególnie jeżeli siedzisz w pracy, wstać od biurka i ruszyć się. Jeżeli brakuje Ci motywacji, możesz ją znaleźć w różnych miejscach. Motywacją, którą polecam moim pacjentom, to wyobraź sobie siebie za 20-30 lat. Jeżeli akceptujesz wersję siebie niećwiczącą, w porządku. Ale wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami. Nie tylko dla Twojego kręgosłupa, ale i dla płuc, dla naczyń krwionośnych, dla serca, dla mózgu. Pamiętajcie, że mózg lubi stymulację, a ruch, ćwiczenia stymulują mózg bardzo, więc jeżeli tym bardziej jesteś ospały, brakuje Ci energii, nie sięgaj po kolejną kawę, ale jeżeli ćwiczysz regularnie, zacznij ćwiczyć. Kolejnym powodem według moich obserwacji jest nadwaga. Stajemy się coraz ciężsi. Przeciętny człowiek spożywa pokarmy, które są coraz bardziej bogate w kalorie, ale coraz mniej odżywcze i bogate w produkty wartościowe, minerały, witaminy. Dlatego koniecznie spójrzcie na swoją dietę. Jeżeli jesteś jeszcze młody, plecy bolą Cię i wiesz, że masz nadwagę, może być to problem. Jeżeli zajmiesz się swoją wagą i zajmiesz się swoją dietą, to bóle kręgosłupa i bóle stawów mogą nie zniknąć. Problem ze złą dietą jest też taki, że dochodzi do przewlekłych zapaleń w organizmie, co z kolei wpływa na jakość i pracę stawów, na chrząstkę, na mięśnie oraz na pracę układu nerwowego. Dlatego zajmij się swoją dietą i ból może znacznie się zmniejszyć tylko dzięki takiemu działaniu. Trzecią przyczyną częstych, przewlekłych, utrzymujących się bólów kręgosłupa wydaje mi się być również brak profilaktyki oraz ignorowanie sygnałów ostrzegawczych, jakie często daje nam nasz organizm. Jeżeli czujesz, że plecy napinają się, jeżeli czujesz zmniejszoną ruchomość w kręgosłupie lub pojawia się wczesny, nawet krótkotrwały, ale regularny ból, warto coś zrobić. Nie sięgaj po kolejną tabletkę przeciwbólową, która i tak nie wyleczy źródła Twojego bólu i na dłuższą metę nie skoryguje Twojego problemu, ale zainteresuj się swoim organizmem. Zastanów się, dlaczego bolą Cię plecy. Co możesz zmienić? W jakich pozycjach bolą Cię plecy najbardziej? I czy nie warto udać się już do specjalisty? Im szybciej zasięgniesz porady, im szybciej uzyskasz pomoc, tym mniejsza jest szansa, że Twoje bóle będą przewlekłe i dadzą sobie znać na tyle, że nie będziesz mógł funkcjonować poprawnie na co dzień. Pamiętajcie też, że przez dłuższy czas dysfunkcja, napięcia czy problemy w kręgosłupie nie dadzą o sobie znać bólem. Organizm jest dosyć mądrą maszyną i przez dłuższy czas będzie kompensował na tyle, że nie poczujecie bólu. Dopiero w momencie przekroczenia progu wytrzymałości ból pojawi się, a wtedy wiadomo, że problem jest już konkretny i doszło do poważnego przeciążenia tkanek. Podsumowując, powinieneś zadbać o regularne ćwiczenia i wysiłek, aktywność fizyczną 2-3 razy w tygodniu. Pamiętaj o diecie. Nie możesz pozwolić na to, żeby waga spowodowała nadmierne obciążenie stawów i żeby Twoja dieta wywoływała przewlekłe stany zapalne w organizmie. A po trzecie, pamiętaj o tym, żeby właściwie odczytywać sygnały ostrzegawcze, które daje Ci Twój organizm. Nie sięgaj po leki, ale zasięgnij fachowej porady fizjoterapeuty, chiropraktyka czy lekarza, co robić, aby ból przeszedł,
co okaże się na pewno skuteczniejszym krokiem na początku, aniżeli farmakoterapią. Pozdrawiam i do zobaczenia.